Aliens. This time, it's war. No, witamy w kolejnym odcinku Bandy Frajerów, jak gra w Aliens Colonial Marines! I gramy w straszne rzeczy, teraz zdradzili nas, kurde, Weyland Yutani i teraz przeciągujemy się przez, kurde, jaskinie i w ogóle, i nie wiem, zdradzili? Szczerze, coś... Ja tu nawet nie wiem, co się dzieje. Ja też nie mam pojęcia, co się dzieje. Też nie mam pojęcia, co się dzieje. Zdradzili o świcie. Pamiętaj, wiem... żeby osiedlać sobie drogę ratalką. Wiem tylko tyle, że umarła nam jakaś baba. Pozdrawiamy Oleja, który gra w inną grę niż ostatnio. Tak, pozdrawiamy. Już odpalają trzeci raz. Nie, teraz odpalił inną, The Escapist. Wiem, tylko odpalają trzeci raz, jak poszedłeś sobie po wodę, to ten... To aha, no dobra. Próbował. O nie, straszne ksenomorfy właśnie zjadają ludzi z Weyland Yutani i my się tak strasznie przejmujemy. Ta sytuacja tak przypomina mi, że trzeba by się napić. Teraz? Jak ten stary żart z komunistycznej ery. Panie Majster, która godzina? A wiesz, ja też bym się napił. Dobra, co no robisz? Nic, w pracy jestem. Tak. Czy pan pali? Pani! Ja palę cały czas! Cały czas. Pani kierowniczka. Pani kierowniczka. Oj, to są dobre filmy. Przenosy. Building better worlds. Push the button. Push button or receive bacon. If you're ready for me, boy, you better push the button and let me know. Ale pan O'Neill jest tak odrealniony. Co to jest? Co O'Neill? Ja bym ci powiedział, że on jest od ciebie, a bo ty kucasz. Tak? Ty kucasz? Co to kurwa jest? Lecho, czy ty kucasz? Brzmi pytanie moje. Ty, oni zapłaniają tego kosmitę? What the fuck? Okej. Ale Inex, no dobra. She's getting loose! O, królowa! Wow, wow! Czyli to była królowa, a to wcześniej, co walczyliśmy, to był, kurde, Xenotaron. Okej. Okay. No cześć, okay, królówko. Wejdziemy dalej. No jest biały, na pewno będzie działało. No cześć! Ale się strasznie wystrachałem tego. O nie, i teraz to nas przygotowuje do tego, żeby pokazać, jaka ona jest zajebista, a później ją zastrzelimy w trakcie jednego podejścia. Nie wiem, ale to, co przed chwilą widziałem, czyli zapakować ten worek w dupę, to taka abstrakcja. O nie. To jest takie straszne. I idziemy po prostu po liniowych korytarzach, nie mamy nigdzie indziej po prostu, żeby uciec. No tak. Bo to musimy... sekwencja liniowych korytarzy. Tak. Bo ona musi rozwalić to całe szkło, żebyśmy mogli zrobić postęp. Znajdź i uratuj złapanego marynata. Ale po prostu do dupy te guziki na tych drzwiach wyglądają, te błyszczące takie. Domyślam się. Wygląda to źle. Leci! O nie, Weyland Yutani! Techno, fanfa, techno. Ale chciałem zwrócić uwagę, że akurat w tej misji AI jest prawidłowo zrobione i obcy rzeczywiście atakują tych frajerów. To czemu nie mogli robić tego wcześniej? To było zbyt skomplikowane. Kurwa mać, co się dzieje na tym ekranie? Kurwa mać. Weyland Yutani, chuj. Weyland, chuj? No. Ja się zastanawiam, ile Weyland Yutani może mieć kasy, skoro stać ich na, kurde, niekończącą się armię frajerów. Zginąłem! Ja też. O nie, już was podnoszę. Znaczy, oj, kurwa, może nie. Weź i Ignusaj mi fraty, może. Dobra. I teraz ty. O, nie upadłem. Nie upadłeś? O, nie, przecinek, upadłem. O, podniosłem się. I przeklipowałem przez podłogę. Zapierdaj. Kurwa mać, no chowaj się, gnoju. No właśnie, kurna! Znowu upadłem. Frajerze rudej. Upadłego. Frajerze z rudej huty. Masz, wstawaj. Dzięki. Oj, nie podniosło mnie. I umarłem. No mnie też nie podniosło. I umarłeś. Kurwa, też zginął. Ile chłopów też zginął? No, wszyscy zginęli, no. No dobra, chcę zwrócić uwagę na to, że to pierwszy trudny moment w tej grze. A czy może nie, no, by nie ktoś, był taki trudny, gdyby... Zginęliśmy wszyscy, to jest chyba drugi albo trzeci. Gdyby nie to, że po prostu pobiegłem do niego z pizdoletem. Z pizdoletem? Pizdol. Dobra, idźcie, kurwa. Idźcie, chuj. Wiem, Ignos, wiem. Co? Wiem, wzdychasz do moich żartów. Tak. Granata pracownika. Obcy. Ty, właśnie, ja tu mam granaty.
Faktycznie, przypomniałem sobie, że mam taką możliwość. To ja wyrzucę wszystkie granaty i mi się zrespawnują w następnej misji. A. That's the idea. What a story, Mike. Leżeć, kutasiarzu! Ty nie możesz za bardzo takich tam statów rzucać, bo tego filmu nie oglądałeś nawet. No nie, nie da się ukryć, ale jak to często bywa, memy trafiają do mnie szybciej niż właściwa treść. Ło, zmaskowało lewaków. Straszliwie. O nie, strasznie. Okej, czy ten UFO wyskoczył tak 20 metrów na tak. ziemię? Tak, też to widziałem. Co ważniejsze, skoczył na ciebie. Masakracja lewaków. Masakracja UFOków, tyle lewaków lepiej. O Nil biegnie dołem, kurwa znaczy, mać. Te ufoki na pewno głosują na PO, więc... Na PO, na Korwina? Też. Znaczy, no, skoro są lewaki, nie? Co ja gadam? No właśnie. Chcesz powiedzieć, że każdy ufok ma dwa głosy? Chodźmy do środka. Chodźmy do kolejnego podziemia, gdzie jesteśmy teoretycznie tylko bezpieczni. Patrz, o Nil tu. O, on już się, teleportował. Nie, bo ty przejdzie dookoła. Aha, okej. Okay. Tym razem będę bronił Nila. No jego dziwnych taktyk. Macie granaty, kurwa. Jego dziwnych sposobów. W ogóle te granaty chuj wielki robią. No. One są bardziej jak tego. Do dupy są te granaty. Czy biorąc pod uwagę, że żaden z tych, co rzuciłem, nie spadł za barierkę. Wow. Koleś idzie i nagle mu odpada noga, no. To z wrażenia. Dobre. O nie, więcej strasznych ksenomorfów. Ten się zablokował z jakiegoś powodu i nie rusza się. Weźcie go nie zabij... O, no dobra, już na później. Odblokował się. Ja widzę, poszedłem z Onilem. Przez moment miałem zablokowanego ufoka, który przestał się ruszać. To Ignus uważaj, bo zastrzelają te hardkorowo. Ignus uważaj, bo strzelają. Hardkorowa zabawa tam jest. Co tu się dzieje w ogóle? Wybuchy. Ale cieniak z niego. Weak flesh. Weak flesh. You will die, man flesh. What is it? What did you smell? Man flesh. They've picked up a trail! Jezu, no, kolejny film. Find the halfling! Find the halfling! Find them! Kolejny film, który prawie na pamięć znam. No, po prostu. Ale przecież The Room go oglądaliśmy chociaż? Nie, nie, bo ja mówię o Władcy Pierścieni. No tak, wiem. Ale co, The Room też mówisz, że znasz na pamięć? Nie, The Room nie mówię, że znam na pamięć, po prostu znam wszystkie memy. Everybody's betrayed me, I'm fed up with this world! To idę do windy właśnie. No to idziemy za tobą. Ty gdziekolwiek to jest. A to jest jakiś taki korytarz, dobra. Find a way through the derelict. The prisoner who now stands before you was open-handed showing feelings. Dobra, idziemy. Czy ja dobrze rozumiem, że idziemy teraz do statku ufoków? Tak, właśnie tak. I dlaczego więzień jest schowany za statkiem ufoków? No bo tak. Czy jest jakiś logiczny powód, żeby tak było? No. Na przykład taki, że ktoś sobie wpadł na taki pomysł. Ty, deweloperze. O Jezu, jak ja się strasznie przestraszyłem, bo to był taki dramatyczny dźwięk. I już ja standardowo jadka. Masz. No czemu actual? To by brzmiało zajebiście zabawnie, gdyby mówił actually. To ma taką broń w ogóle. Co? To jest dusza broń taka. Jakby ktoś z trunami takim napierniczał. Gin, bucu rudy! To jaka egzekucja. No, ale niestety padłem. No, jak Janek Wiśniewski. Tak jest. A co zrobił Janek Wiśniewski? Padł. Co za synchronizacja. Piu.
kurwa. O ty chuj, zginąłem. Ginus? No. Odzyskiwanie zdrowia, dobrze. W sumie mam trochę mieszane uczucia, jeśli chodzi o dźwięki tych rifli, te trademarkowe, wiesz, legendarne dźwięki gunów z Aliens. A to są trademarkowe takie dźwięki? Tak. No, bo one robią takie prrrr, prrrr. No właśnie takie mówię. Okay, czemu on Neil tam jest? Nie działa dźwięk, no, bo powinien trzeba dźwięki, żeby... No, powinniśmy tam iść na dół. Okej. Okay. Push the button. Push the button. Let me know. O, przeteleportowało mnie. Ja też. Na jakimś powodu, mimo że tam stałem. Cześć, O'Neill. Ty, mój kolego. No, on jest autentycznie taki wyższy od nas obu. Od nas trzech w zasadzie. A ma taki odrealiony jeszcze wzrok. Ja teraz nie mogę w niej przez niego przejść. A najlepsze jest to, że ściśle rzecz biorąc, moja kamera jest umieszczona na wprost niego. Więc moja kamera jest umieszczona nad moją głową. No. Nie. Statek obcych, dramatyczna muzyka. No, straszny statek obcych, o nie. Gdzieś tutaj będą na pewno jaja i facehuggery. Albo więcej butów z Wayland Yutani, nie wiadomo dlaczego. No bo to jest ich budowa. Hostel down! Ura? No, ura. Ura daje fura. Headshot. Co tu się kurwa stało? Granat? Okej. Wybuchu? Czyżbym tak. Ciebie zabiła, mnie nie? No właśnie... No. What? Granat pasywnika to był. No, taki srogi. No, a przynajmniej odzyskałem pełne zdrowie w efekcie. Co to jest? Co to jest? O Jezu, ten wielokrotnie dojony, kurde, kosmonauta obcy. W każdej grze, w każdym filmie. Legendarny. Prawda, tylko zawsze mnie dziwił. Dlaczego się tam patrzy tak, kurwa? No, wyglądał przez, kurde, lunetę. To taka technologia obca, nie tylko lunetę i postać. Lechu, naprotechnologia? Naprotechnologia, tak? A w jaki sposób twórcy tej gry potraktowali ten fragment, jakże istotny dla tego uniwersum? Wpiętli do 50 typa do zabicia. No, wiadomo, bo nie może być tajemnicy, nie może być tak, że się będziemy rozglądać, my musimy strzelać. Ale oczywiście przestajemy strzelać, kiedy rzeczy dzieją się dramatycznie ważne. Zaiste. No, powiedziałbym, że to gearboxowe bardzo, no ale będziesz się śmiał, więc może lepiej. Głowa mu właśnie wybuchła. Wiem, explosions! Dy. Tutaj czy tam? Tam. To jest na czerwono, to tam. Tam, tam zielono. Poszedł. Ty! Mają przynajmniej wentylację w tym statku obcych. Nie. Bishop, out! Biskup, kurwa, jak? To była dobra. To była dobra porada. Zacznijcie odrzucenia w nich pociskami. Ma sens. Pewnie to im... No czekaj, skoro to jest UFO, to znaczy, że gdzieś tu jest ten legendarny nos, który był w filmie. Tego UFO. Nos? No, ten front taki, wiesz, uniesiony do góry. Będę się musiał rozejrzeć, ale nie widzę go. No, trudno, zjebali. Panie, ty nie wymagasz za dużo trochę. Wiadomo, kto by pomyślał, żeby wymagać czegokolwiek od gry, którą pomagali robić twórcy filmu. Głowa ufukowi odskoczyła właśnie, kiedy strzelałem jego korpus. Czy ci obcy siedzą tam na tym... Czy ci obcy siedzą na tym balkonie, tak, i plują w nas? Tak, siedzą na balkonie i plują w nas. Okej. Okay. Loża szydercu się trafiła. Tak, Waldorf i Statler. Pić go z Axa. No, zrób. O nie! Chyba przyszedł do mnie Xeno Thermos. To znaczy, kurde, taran. Xenos. No. Smutne rzeczy się tu odbywają. No tak najdelikatniej mówiąc. Hashtag mianowicie. Hashtag? Hashtag. Hashtag? Hashtag stroboskop.
Hashtag stara może. Hashtag chujowe strzelanki. Gdzie niby on jest? O kurwa, patrz jaki normalnie. Nie, on jest tak strasznie terroryzowany. I my się tak strasznie powinniśmy tym przejąć. To dlaczego... Palić w szyby. Ej, aha. Dlaczego przez... A, dobra. Okej, czekamy aż on nam drzwi otworzy. No, niech będzie. Spoko, oni już z rana jak śpitana i jemy. Ale chujek wskoczył. No nie? Przeskoczył przez bawielkę. Jump! O ty pierdolony. Pierdolony. Czy ten frajer naprawdę się teleportuje? Actual, you seen this? Nope. Come in, Actual. There's an FTL on the ground. That's our way off. FTL? Fajna gra to była całkiem. No, bardzo fajna, takie. Zawsze odpowiadało mi. Zawsze odpowiadało mi połączenie zarządzania dokładnego załogą z. Prawda, takim. Rogalikiem. I konwoj teraz wyszło. Chyba od tych samych ludzi, ale nie jestem pewien. Też w podobnym stylu. O'Neill, get in the goddamn APC! Actual, this is 2-1 in route with prisoner. Bla bla bla. O, macie strasznie dużo wyjaśnień. O nie, dostaliśmy achievementa. A facet z workiem nadal jest z workiem, mimo że go uwolnili. Ale to był jego ich więzień bardziej. To oni nie poszli go uwalniać? A teraz będzie plot twist. Okej. Okay. Plot twist, zostaniesz zdradzony. I będą zostawieni tutaj, będą musieli walczyć z obcymi. Did you know that Bella was gonna die? No matter what! No matter what! Yes. And you knew it too. Son, there wasn't a force in hell that was gonna stop you guys from going in and trying anyway. Put it down. No dobra, zrobiłeś mi pochlebstwo, to spoko, już nie jestem wkurzony. We just risked our lives to get this guy out of the way you facility. Let's ignore the lion for a second. Ale po prostu żenująca jest jakość tych cutscenek. I co najlepsze, nie ma na tych cutscenkach nic, co nie mogłoby być po prostu animacją szkieletową dla modeli. No oprócz tego, że ją... Nie wiem. Uwaga, plot twist to replay. O. Jednak nie. Jednak nie. Moriarty? Jakiś... No, podobny. No właśnie w ogóle jak Moriarty, no. Jim Moriarty. Hicks. Corporal Hicks. O nie, frajer z filmu, którego nie pamiętam. To jest ten z intra, co przed replay ma scenkę. Fajnie, spoko. Ten, co robił te grymasy takie. Bishop. Biskup, czy ty żyjesz? Your file was closed, KIA, 14 weeks ago. We're here because we responded to your distress call. Distress call. Co za kurde akcja, po prostu. No. W ogóle tamten koleś wygląda, jakby mu się coś brzydkiego stało podczas takiego czegoś na kanapie. Bo to może android. O kurde, patrzcie, widzieliście oczy tamtego typa z prawej przez moment? Nie. To może zwrócę na to uwagę. Czekaj, patrzcie na typa z lewej. Kurde, zasłonił. Tak, wiem. Widzieliście wiem. Te oczy? Tak. To były powieki bardziej niż oczy, ale tak. Normalnie. Thrilling. Taka scenka. Tak bardzo. Wchodzą gorący. No nie. Oh no. Oh no. Oh no. I nie skończyła się misja, tylko... Co się właściwie stało? A, skończyła się misja. Jednak się skończyła misja. No, no to będziemy kończyć ten odcinek wtedy też. Także... W takim razie. New record. Soldier. Hey, Splattered. 20%. Wow. Better than harsh language. Ignus. Ile masz killi? Nice. No. Bo on hostuje jebany. No tak, dlatego. Hostuje jebany. A kiedyś tam były takie zarzuty wobec mnie, jak graliśmy w Quake'a w sali tej podstawówce. No bez jaj, na lanie takie zarzuty. Że ja zawsze hostuję grę właśnie dlatego, że zawsze mogę pierwszy biegać po mapie i zbierać unlocki. A, no dobra, to już rozsądniejszy zarzut niż pingi z przeproszeniem. W zasadzie to mieli rację, ale wiesz. No ale dobra. Wszyscy byli cięcej, tak? No. Podstawówka w końcu. No dobra, tak to... Jest. Dobra. Pozdrawiamy w takim razie oglądających, kończymy ten odcinek, dzięki, że wpadliście i pa pa! Zostały nam trzy misje.
No. No to? Może skończymy niedługo, no. Dobra, auf Wiedersehen. No, na razie.